Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest niedziela 30 maja 2021, godzina 11:50 i wybrałem się na kolejną wycieczkę rowerową, tym razem do Piwnicznej Zdroju. I przy okazji wpadłem na Słowację, bo to jest praktycznie na miejscu. Aktualnie właśnie jestem na Słowacji, granice były otwarte. Jestem w miejscowości Mnisek nad Popradem. Nie wiem, czy to się dobrze wymawia, ale chyba tak. I teraz już będę jechał w drogę powrotną do domu. Zaraz będę przejeżdżał z powrotem przez polską granicę i przez Piwniczną Zdrój, Nowy Sącz do domu. Dobrze, no to czas ruszać w drogę powrotną do domu. Właśnie będę teraz przejeżdżał ponownie przez granicę polsko-słowacką. I akurat ścieżki rowerowe, super sprawa. Jeszcze jestem na terenie Słowacji. Nie spodziewałem się, że granice będą otwarte. Myślałem, że będzie jakaś blokada. A tu Straż Graniczna niby stoi, ale nikogo nie zatrzymuje. Przejeżdżam teraz przez Poprad. Rzekę Poprad. No i tutaj już będzie z powrotem Polska. Tak, no i jest znak granica państwa. Wjeżdżam z powrotem do Polski. Po ścieżce rowerowej nawet. No i teraz będzie już Piwniczna Zdrój. Później kieruje się na Nowy Sącz, później Zakliczyn, Wojnicz i do domu. Pogoda nawet się udaje, tam niby czasami troszkę pokrapuje deszcz, ale taka naprawdę bardzo drobna mrzawka to w niczym nie przeszkadza. Prawie czerwiec, ale jest jeszcze zimno. No muszę jechać w stroju zimowym. A tu prawie czerwiec. Tak, i teraz jadę drogą krajową numer 87 w kierunku Nowego Sącza. Ścieżki rowerowej.
miejscowości Piwniczna-Zdrój. No i będę jechał dalej w kierunku Nowego Sącza. Jadę sobie jeszcze rynek tylko i kierunek Nowy Sącz.